Hej wam wszystkim, ja jestem Duszek, a to jest kolejny odcinek z Wiedźmaka pierwszego. Kontynuujemy. Co mieliśmy w ogóle zrobić? Dawno nie grałem w Wiedźmina, więc nie pamiętam zadania. Tajemnica Berengarta. Mniejsza tajemnicę. Mieliśmy pokazać chyba z Waską. Pogadajmy z Waską. Chcesz o coś zapytać, Białowłosy? Był tu wcześniej inny Wiedźmin, Berengar? O, był. O różne rzeczy pytał, o te nuty, alchemię i koło wieży maga się kręcił. Pewnie go ten alchemik Kalkstein tu wysłał. Potem znaleźliśmy jego sprzęty w dole z gliną, całe zakrwawione. Nic więcej nie wiemy. Dziękuję, Waska. Białowłosy. Tam były ślady walki i to nie z potworami. To ludzie go dopadli. Źli ludzie z suchych krain, ogniste jaszczurki. Nie daj się dopaść, bo będę cię potrzebować żywego. Oczywiście, co masz, dam jakieś zadanie? To dawaj to zadanko, ja wykonam chętnie. Dlaczego ludzie nie pracują? Macie jakieś kłopoty z potworami? Utrafiliście w samo sedno. W dołach, w których wydobywamy glinę, zalęgły się stworzenia mordujące robotników. Jak wyglądają te potwory? Jakby utonęli, a potem z martwych wstali. To prawdopodobnie utopce. Mogę zająć się tym problemem. Jesteśmy biednymi ludźmi, Białowłosy. Nie mogę zapłacić więcej niż 50 orenów. Wystarczy. Gdzie mam iść? Idź w kierunku przystani. Na rozwidleniu wybierz drugą drogę. Tam znajdziesz doły z gliną i naszych prześladowców. No tak, tylko że już to wykonałem. Zabiłem już te wszystkie potwory. Waska. Chcesz o coś zapytać, Białowłosy? Jak to nie podbyłem się utopców? Bo te przyszły tam byliśmy. Jeszcze raz? A to skoro gra nalega, to chodźmy, czemu nie? Tylko zadania teraz. Tajemnica Berengarda. Mniejsza o to, gdzieś to było z tymi... Nie to, co kryje prawda. Glinianki, o! Wskaż na mapie. No my tu byliśmy już, więc... Nie wiem, po co nam tam drugi raz iść, skoro tam wszystkie utopce już nie żyją, a może jakieś się zrespiły. Chociaż... No, być może są tam utopce. Nie daję sobie ręki uciąć, że ich tam nie ma. Wszystko jest możliwe. To jakieś dziecko chodzi? O Boże, ty hardkorowy dzieciaku. Wynocha. To dziecko puszcza na bagno. No to, to musi być nieodpowiedzialny rodzic. O! Czyli jednego utopca mieliśmy zabić tylko. Ale nuda, no. O, jeszcze następny poziom, całkiem fajnie. Tylko... Schowasz sam miecz, Gerard, czy ja ci nie pomogę go schować, bo ja nie wiem, jak się chowa miecz. O. Schowaj mieczek, Gerardzie, bo już nie żyją potworki. Chcę przekładać z Waską. Chcesz o coś zapytać, Białowłosy? Pozbyłem się utopców. Okazałeś nam miłosierdzie, a ja cię oszukałam. Nie mamy pieniędzy. Nie możesz pozostać bez zapłaty. Weź ten amulet. To Kezat, symbol miłosierdzia. Może być. Bądź błogosławiony. Teraz możemy przygotować się na przyjście panów. Kim są panowie? Wodni panowie są potężni. Oddajemy im cześć. W zamian otrzymujemy łaskę tych, którzy pochodzą z przedwiecznej głębiny. Ciekawe. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to ryboludzie. Wodianoi. Jak śmiesz używać języka bluźnierców w stosunku do wodnych panów? To określenie jest obraźliwe.
Okej, czyli dostaliśmy jakiś amulet. O, to Sefir był nawet. O, ho, ho! Ile w ogóle Sefirów już mamy? Ekwipunek. A, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć Sefirów. Więcej niż sześć. A nie będę tych liczył. Wiem, że chyba jeszcze nam tylko dwóch brakuje, chociaż policzmy sobie je. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem. Do trzech nam brakuje aż. Osz. Troszeczkę się zagalapowałem, ale jeszcze raz z Waską musimy pogadać. Weź do środka. Mój ojciec wypalił. Nie skończyliśmy rozmowy z Waską całkowicie, więc teraz ją dokończymy. Tylko co ona to pierdziela? Jakieś modły? What the fuck? To co to jest? To mi przypomina. Co to było? Jakieś coś, co usiadło na babie. Nie ma nic do roboty. Z dwoma cyckami. I teraz ją coś tam robi. O Boże. Wodni panowie są blisko. Tak, tak, tak. Ty i twoi wodni panowie. Może porozmawiamy. Alchemik z Wyzimy, Kalkstein, twierdzi, że wiesz coś o magu, zwierzę i strażniku. Dawno, dawno temu na bagnach mieszkał potężny czarownik. Szukał odosobnienia, a za jedynego towarzysza miał ucznia. A tak było do czasu, kiedy w jego życiu pojawiła się kobieta. Zaczyna się jak bajka. Ale kończy się inaczej, bo to zła kobieta była. Mag na własne nieszczęście zakochał się. Spełniał każde jej życzenie, ale ona wykorzystywała potęgę czarodzieja. Kim była? To nieważne. Słucham. Mów dalej. Ślepa miłość doprowadziła czarownika do upadku. Wywołał siły, nad którymi nie potrafił zapanować. Zginął. A wieża zamieniła się w ruinę. Świetna historia, ale chciałem posłuchać o strażniku. Kochanka maga była obdarzona mocą. Potrafiła wieszczyć i czarownik wykonał dla niej talię niezwykłych kart Tarota. Kierując się wskazówkami kobiety, na każdej karcie zilustrował wydarzenie z przeszłości. No i? Siedziby maga strzegły golemy, pracujące bez zmęczenia kolosy z gliny. Niektóre oszczędzone przez czas można zobaczyć na cmentarzysku, gdzie pozbawione ożywiającej siły i spłukiwane przez deszcze trwają w bezruchu. Jeden z nich jest strażnikiem? Tak. Najpotężniejszy z golemów był odźwiernym i strażnikiem czarodzieja. Jedna z kart Tarota, wieża, pokazuje sposób, w jaki zostanie obudzony. Wtedy wieża otworzy się na nowo. Mam tę kartę. Weź ją. Mnie nie jest już potrzebna. Zostaniecie. I to wszystko? Muszę omówić to z Karsteinem. Co ja teraz mam się wracać do Karsteina? Kobieto, nie rób mi tego. Już tam nie pogadam. Dobra, cicho, tam o tych wodnych panach nie chcę gadać. Pogadajmy o zleceniach. Musisz nam pomóc. Zaginęło jedno z dzieci. Chłopak plątał się wszystkim pod nogami. Za tobą też łaził, ale zawsze wracał. Może pożarły go wodne stwory? Nie bluźnij. Na pewno porwali go druidzi. Oni zamieniają dzieci w driady. Ha, 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 nieprawda. No dobrze, rozejrzę się za malcem. Zostaniecie wywyższeni. Jeżeli chodzi o to, co ona powiedziała, to druidzi w ogóle nie zamieniają dzieci w driady. Oni... driady zamieniają dzieci tylko driady, jak ja to określę, i to jeszcze tylko dziewczynki. Chłopców nie. Tylko teraz co samemu zrobić? Zadania. Zapytać druidów o zaginionego chłopca, tylko gdzie są ci cholerni druidzi? No nie mówcie, że mam się do... Nie, nie. Nie, nie chcę iść do kraju druidów. Zabłąkana owieczka. Co zabłąkaną owieczką zrobimy? Wskaż na mapie do kraju druidów. Ja pierdzielę, tam są potwory. Z potworami coś się za bardzo zadawać.
Myślę, że powinien przywozić tropów na własną rękę. Bezpieczna przystań. I co do przystani, to ja już tam byłem, no to po co mam tam w ogóle iść? Dobrze, to wracamy aktualnie do wyzimy. O, w końcu znalazłem potrzebne słowo. Do wyzimy, do Karsztejna, jak i również do Karczmarza, w sprawie Koremana i też innych pierdół. Panie przewoźnik, wracamy. Wiedźminie, odwiedź Jarena Bolta, szefa Drwali. Powinien mieć jakieś zlecenie. Mieszka na południu Bagien. Jasne. Co? Bywaj. Jeszcze do tego cholernego Drwala? Nie. Kiedy indziej? Dziękuję. Co? Nie tym razem. Przewieź mnie na czas to pieniądz. Tak, masz te 5 orenów i pójdźmy z powrotem do wyzimy, bo już jesteś mi tutaj gotowy? Się... Tak. Płyńmy do miasta. Ja się tutaj czuję, o. Wracamy. I zaraz płyniemy z powrotem. Załatwimy tylko parę spraw i wracamy na cholerne bagna. A jeżeli chodzi o zlecenie kupca Reufartena, to my już je wykonaliśmy, czy jeszcze chyba nie? Trzeba zobaczyć. Podejrzany gra w kości. Przyjaciółka z dawnych lat. Vincent, strażnik, może pomóc to z Karsztejnem. Szczur, no to... Berengar nie żyje, tak? Tajemnicza wieża. Jeszcze 3 sefiry, dobra. To wiecie co? Skoro nie mamy zadania od kupca Reufardena, to nie musimy się czym martwić aktualnie. Jedyne co teraz powinniśmy zrobić, to pójść do... pójść do Karsztejna, pogadać z nim o tym strażniku wieży. Następnie pójść do Karczmarza, pytać go o Koremana. A ostatnią rzeczą będzie pogadanie z detektywem Raymondem. No i potem takie zadania poboczne. U mnie fajna wygląda ta woda w Wiedźmaku, nie wiem czy wy to zauważyliście, ale mi się ona podoba, jest taki fajny jakby widok, spostrzeżenie, perspektywa na tą wodę. Dobrze, jesteśmy w zimie. Szukamy... tu gdzie pierwszy. Co ja mam w ogóle zaznaczone? Co kryje prawda? Gdzieś to było. Przesłuchać Karsztejna? Nie. Strażnik. O! To mi chodziło. Wskaż na mapie. Do Karsztejna. A jakże? Prosto jak mordę strzelił. Chociaż będziemy musieli tak się potem tutaj wracać, ale... Co to dla nas? Pucybut? Co to za pucybut? Nie gadamy z... Nie gadamy z pucybutami. Krasnoludy, Siemka, biedna dziewczynka Siemka, nie kupię ci lalki, nie stać mnie. Tak wiele zapomniałem. O Jezu, moje poczucie humoru. Karsztejn! Otwórz... Śpisz? Czy co? Nie ma tutaj cię. Gdzie jest Karsztejn? Nie ma Karsztejna, może szedł na dół. Słuchajcie, drzwi wejściowe, chociaż on ma tu jedno pomieszczenie. Nie ma Karsztejna, ja nie chcę. O, schody na dół. O, może tam będzie. Może tu jest Karsztejn, tak! W końcu Karsztejn jest. To se wezmę. Nie chcę orejów. Orejów tak w ogóle nie będę... No co jeszcze, czemu nie mogę tego anulować, tak? Orejów tak w ogóle nie będę wytwarzał, jest duże prawdopodobieństwo, że nie będę ich wytwarzał. Wytwarzał! Dobra, gadajmy z Karsztejnem. Przepraszam, zamyśliłem się. Jeśli chodzi o wieżę... Tak. Rozmawiałem z Waską na bagnach. Dzięki niej znalazłem kartę wieża, która opisuje, w jaki sposób strażnik zostanie obudzony.
Pokaż tę kartę. To ciekawe. Alegoria, ale czytelna. Wyraźne wskazówki. Widzisz, Wiedźminie, wiele zależy od interpretacji. Ale wydaje mi się, że wiem, o co chodzi. Alchemikowi łatwo zrozumieć innego alchemika. Oświeć mnie. Strażnik obudzi się w ściśle określonych okolicznościach. Primo, musi to się odbyć w sąsiedztwie wieży. Ten warunek jest spełniony. Sekundo, do obudzenia golema potrzebny będzie odgromnik. Odgromnik? Rysunek na karcie przedstawia człowieka w koronie, co może być aluzją do króla Hermana Szalonego. Trzymajmy się tematu, Kalkstein. Będziesz potrzebował urządzenia, które ściąga pioruny. Mówiąc wprost, solidnego pręta z metalu. Dobry kowal powinien go wykonać za umiarkowaną opłatą. I co dalej? Na koniec najważniejsze. Będzie również potrzebna burza. Przyznam, że jestem w kropce. Nie mam pojęcia, jak skłonić do współpracy Matkę Naturę. Postaram się coś wymyślić. Gdy wszystkie warunki będą spełnione, powinieneś udać się do strażnika i doczepić do niego odgromnik. Energia pioruna ożywi golema. I co dalej? Nie mam pojęcia. Wierzę, że sobie poradzisz. Jak już rozprawisz się z golemem, będziesz mógł sporządzić bardzo rzadki eliksir, wykorzystując jego serce. Oto receptura. Zobaczymy. Przepraszam, zamyśliłem się. Kasztań. Ty się cały czas zamyślasz, człowieku. Weź se coś na głowę, stuknij się głową dwa razy o ścianę. Nie wiem, wylej sobie kreta na rękę. Będzie śmiesznie, ale chociaż rozum odzyskasz. O Boże. Ci alchemicy. Wolę magów niż alchemików. Dobrze, teraz dokąd? Teraz to do krasnoludzkiego kowala, żeby nam wykuł ten pręt. Pseudopręt. Wykuł. To jest kawałek drutu. Więc nie wiem, czy to w ogóle da się wykuć. Czego? To nie tutaj. U nich. O co? Można coś u ciebie... Zoltan mówił o tobie wiele dobra. Potrafiłbyś zrobić dla mnie odgromnik? Długi, metalowy... Wiem, co to odgromnik. W Mahakamie używaliśmy piorunochronów. W czasach, kiedy wy, ludzie, modliliście się do burzy. Zresztą do dzisiaj nie wiecie nic o piorunochronach. Dasz radę wykonać dla mnie piorunochron? Próbujesz mnie obrazić, czy po prostu gadasz dla samego gadania? Zrobię go za 50 orenów. Zgoda. Przyjdź później. Okej. Czyli on będzie nas wykonywał ten pręt, a my w międzyczasie mamy czas na siebie. Na siebie, dla siebie. I teraz tak, pierwsze co zrobimy, to pójdziemy do Kolemana, znaczy nie do Kolemana, tylko do karczmarza. Do karczmarza karczmy, w której był Koleman. O, tak to określę. Od niego weźmiemy nagrodę. Tak w ogóle ja chciałem podziękować temu widzowi, który mi to powiedział. Bo jak wiecie, szukałem Kolemana dość długi czas i nie mogłem go znaleźć. A tak to wiem już co, gdzie i jak i wszyscy są szczęśliwi. I tak, tu są oprychy, pełno wóz rozwalony, obrabowany, dosłownie z wszystkiego, jakaś baba żebra, a idź ty. Nie jestem akcją charytatywną, o! Proste i logiczne. Panie Kaczmasz, gdzie jest Koleman? Psia mać, znowu przegrałem na tych zakładach. Gadaj, czego chcesz. Widziałeś gdzieś Kolemana? Co? Robiłeś interesy z tą łajzą i zniknął, tak? Powiedzmy. I tak masz szczęście. Mówią, że jego wspólnikom zdarzają się wypadki. Wiesz, gdzie mogę go znaleźć? Wieczorami odbiera transporty na grobli. Ale jeśli coś dla niego robiłeś, upewnij się, że wiesz, po co mu to było. Dobrze. Jeśli dowiesz się czegoś interesującego, daj nam znać. Zapłacimy hojnie. Okej. Okay. Bywaj. Czyli to wszystko. A zrobię Kolemana, co teraz? Ha, na grobę. Czyli jak zwykle wszyscy są na grobli. Fuuuuk.
Teraz do detektywa Raymonda. Trochę schematyczna jest ta gra. Wiedźminie pierwszym wam powiem. Po prostu wykonujemy questy za questami. Schematycznie. Chociaż w Wiedźminie drugim było dosyć podobnie, ale... W Wiedźminie drugim cały czas mieliśmy do czynienia z akcją. Nie było żadnej chwili spokoju praktycznie. Cały czas mieliśmy żyłkę na dętym, jak to określę. Metaforycznie oczywiście. Co teraz? No czemu wy Raymonda tak... Raymonda atakujecie. Co mi tutaj? Czwórka. Jeszcze ktoś taki jest mądry. Jeszcze ty jesteś cwaniak. O, podpaliłeś mnie, ty skubańcu! O, hardkorowi jesteście. Widzę, że cię rozpadło. No nie! No padnę! Nie! Nie! Czytaj! Wyzima klasztorna, autozapis, tylko gdzie to było? Nie spodziewałem się, przyznam, nie spodziewałem się takiego obrotu sytuacji. Nie. Kurwa. Nie. Podobny do Kolemana ten oprych. Czyli z powrotem do Raymonda, detektywa Raymonda, ratować mu dupsko. Tylko teraz się lepiej już przygotuję na tę całą akcję. Wezmę sobie już igni podłoże. Kto tam mnie podpalał? Jakim cudem oni mnie podpalali? Przecież tam nie ma w ogóle żadnej bestii. Tylko bestia w Wiedźminie powinna podpalać. Po to jakiś tam boss. No co inni bossowie też powinni, ale... Żeby takie oprychy? Bez przesady. A przed tym to już widzieliśmy. Już jesteś trupem. No i gdzie mnie podpaliłeś jeszcze? Drugi raz mnie podpalił, ty skutki kocie. No gdzie? No uciekamy. Fuck! No i gdzie? Silnym go nie ubiję, to co mam? Szybki? Elfi zabójca, o Boże. Dobrze, nie ma. Został tylko jeden cwaniak. Tylko jak to z nim? No jeszcze szybki też z nim. Boże, nerwy mnie zżerają, bo zaraz jeszcze nie będę nie żył. Raymond już chyba nie żyje, a nie, wstał. O Boże. Dzięki ci, Geralt, uratowałeś mi skórę. Nakryli mnie. Wiedzieli, że jestem na ich tropie. Kto? Co się stało? Salamandra. Byłem o krok od poznania tajemnicy. Mówię ci, Biały Wilku, jeden nieduży krok. Spokojnie, Raymondzie, jesteś już bezpieczny. Nie, jestem śledzony w dzień i w nocy. Muszę zmylić Salamandrę. Co zatem robimy? Ja zajmę się zmyleniem tropów. Ty przepytaj nowych podejrzanych. Kogo? Masz. Weź te notatki. Zapisałem w nich wszystkie najważniejsze tropy i podejrzanych. A ty? Co zamierzasz? Depczą mi po piętach. Muszę zniknąć. Odciągnę ich uwagę. Musisz sobie poradzić z tym śledztwem. Znajdę cię, Biały Wilku. Okej, czyli nas opuszcza. Był z nami, ale opuszcza. Jakże to fajnie. Szczątki. W szczątkach jak zawsze nic. Dziękuję, nic nie podnoszę. Wychodzimy stąd. Wyjdźmy stąd, wychodzimy. Boże, co ja mówię, jakie słownictwo. Polszczyznę łamy normalnie. Rewelacja. Ekwipunek. Karta Tarota. Notatki jakieś. Vivaldi, Raufer, Vincent, Tarar, Balina, Karlstein. Nie wiem. Mamy jakieś nowe zadania? Pewnie, że mamy. Raufarden, kupca Raufardena. Alchemika Karlsteina. Po co ja to chwilę to wyłączam? Jezu, jaki ja jestem dziwny. 50 sztuk. To idziemy na grobre.
Idziemy na groble, zobaczyć tam u Coremana słychać. Jeżeli go spotkamy, to odbierzemy od niego nagrodę. Jeżeli nam nie będzie chciał tej nagrody dać, to ją zabierzemy. A jeżeli w ogóle go nie spotkamy, to zakończymy ten odcinek. A jakże to? Co mam powiedzieć? Więcej nic nie widziałem. Na pewno? Przepadnie ci połowa szmalu. Tak, tylko... Czekaj, ktoś tu idzie. To ten białowłosy. Znowu pakuje nos w nie swoje sprawy. Widział nas. Uważaj, to Wiedźmin. Jest bardzo niebezpieczny. Nareszcie ktoś mnie docenił. Wiedźminie? O czym tak miło gawędziliście? Nie udawaj głupiego, Wiedźminie. Wiesz dobrze. Wiem. Przy okazji, nie zapłaciłeś mi za zlecenie. To prawda. Masz tu 100 orenów i... Błagam, nie wydaj mnie. Niby dlaczego? Tu nie chodzi o mnie. Pomagam Vincentowi rozpracować tajną organizację Salamandry. To sprawa wagi państwowej. Jakoś wam nie wychodzi. Ach, to przez jakiegoś palanta, który ciągle wpieprza się nam w robotę. Zabija członków Salamandry, psuje nasze intrygi i pułapki. Wiecie, kto to? Nie, ale gdybym go spotkał, poszczułbym wściekłymi psami i połamał nogi w kolanach. Jeśli chcę wdać Coremana, muszę iść do kaczmarza. Powiem Vincentowi, że mam dowód na jego niewinność. Vincent Mace? Aha, dobrze, to i teraz idziemy do Vincenta Mace'a. Damy mu raport z tego, co się dowiedzieliśmy. I nic. I coś tam wykombinujemy dalej. Przejść wejście do kanałów, to moglibyśmy pójść kanałami, ale to też jest dość długa droga, dłuższa chyba niż nawet pójść się po dzielnicach miasta Wizima. Chociaż to nie jest jeszcze Wizima, to jest chyba Podgrodzie. Podgrodzie to już byliśmy, ale to jest tak jakby takie określenie dolne miasto chyba Wizimy, bo tutaj wiecie, w Wizimie mieszka król i to jest taka to jest chyba dzielnica, tylko gdzie mieszkają jakieś prychy, o, tak to określę. Pierwszy się pogadać z Vincentem Mace'em. O co chodzi, Wiedźminie? Już wiem, co cię łączy z Salamandrą. Umieram z ciekawości. Zwracam honor, kapitanie. Mam niezbity dowód, że to nie pan. Wreszcie jakieś rozsądne słowa w twoich ustach. Szkoda, że tak późno. No cóż. Masz tu sygnet straży miejskiej. Pokaż go strażnikom, a nie będą ci więcej robić problemów. Dzięki. Wiesz coś jeszcze o Salamandrze? Salamandra zamierza przejąć handel Fistechem. Javed zwietrzył w tym dobry interes. Zresztą sam ci pana potęgę. Czyli... mam jakieś informacje znowu o Salamandrze. Ale teraz mamy wrócić chyba tutaj do Siemki i pogadać z tą Siemką, bo jeżeli pamiętam, to mieliśmy jakiś quest z tym związany, którego rzeczywiście jeszcze nie wykonaliśmy. A z reguły, że ja wszystko wykonuję, to wykonujemy. Ten ciągle z Fistek się wciąga. Mam kilka pytań. Pytaj. Salamandra musiała zaleść Foltestowi za skórę. To nie król. Ale to sam nie wiem, bo to chyba nie jest jakieś specjalnie. Mam kilka pytań. W rzeczy. Bywaj. Co? To wszystko? Czy jeszcze już tam z nim nie pogadamy? A dobrze, że już mamy. Powinienem spotkać się z posłańcem jakimś tam. Nie zdążyłem przeczytać. Teraz dokąd? Teraz to zadania oczywiście. A, mieliśmy pójść do karczmarza! A jakże, wydać Coremana, jak pięknie! Wydamy tego sukinsyna. Niech gnije w lochu. Niech ma, nie wiem, brudny tyłek, niech sra krwią, niech mu pała zwiędnie i nie wiem, niech posmakuje smaku więzienia. Nie znam się na wierszykach, nie znam się takich. Tak, nie jestem specjalistą. Teraz dokąd? Teraz to do karczmarza, mamy wydać tego Coremana. Panie karczmarz, Coreman coś kombinuje.
Znalazłem Colemana. A, baranina chciałby wiedzieć, gdzie podziewał się ten łachmyta. Nakryłem go na donosicielstwie. To zdrajca, łajdak i sukinsyn, kupa łajna. Wiedzieliśmy, że ktoś donosi straży, ale żeby Coleman? Takie życie. No cóż, baranina wyznaczył nagrodę za znalezienie szpicla. 500 orenów jest twoje. O, aż 500, tak fajnie. Miałem dostarczyć paczkę od niejakiego Harena Broga. A, tak, brudne sprawki Colemana. Ta paczka jest dla niego. Gdzie znajdę tego Colemana? Azalisz, jestem stróżem brata mego? Nie wiem, poszukaj. Ja mam na głowie prowadzenie tej budy, nazywanej na wyrost karczmą. W takim razie rozejrzę się za nim. Proście, a będzie wam da... Bywaj. Okej, okay, czyli przed chwilą wydaliśmy Colemana, ale też mamy questa z nim związanego, więc nie wiem, co ja zrobiłem, ale chyba to spierdoliłem. O kurwa. Ja pierdolę. Hejt, hejt, hejt. This is fucking shit. No. Strażnik. Dobra, idziemy do Krasnoluda, zakończymy ten odcinek. Skoro tak, to tak. Tak już wykonaliśmy dość sporą liczbę questów. Nie wiem, ile ten odcinek trwa, ale chyba dość sporo czasu. Nie, a czy dość sporo, to ja nie wiem, czy dokładnie, ale na pewno więcej niż 20 minut, więc jest dobrze. Nie jestem takim tempem pałą, żebym uważał ze stoper i patrzał, co ile odcinek dwa. Ale również są tacy ludzie, co sobie odpalają stopery. Potem, oczywiście nie mówię, że to jest złe, ale odpalają stoper. Potem kończą odcinek, nawet nie spojrzą na stoper, a potem wychodzi, że odcinek zamiast godziny trwa pół godziny. O! O co chodzi? Trzeba wam czego? Przyszedłem po piorunochron. Już gotowy. Jest twój za 50 orenów. Masz te 50 orenów. 50 orenów. Tak jak się umawialiśmy. No i dobrze, jak już mówiłem, to zakończymy ten odcinek. Jeżeli się podobało, subskrybujcie, oceniajcie, no i polecajcie. I ja się z wami żegnam i w następnym odcinku już zaczynamy robić jakąś... robić. Boże, co ja powiedziałem. Wykonywać jakieś poważniejsze questy. Tak więc następnego odcinka i do zobaczenia.